Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj będziemy mówić o Brown Talku, który był, tak? Przed nami lato potworów i zaraz się dowiemy co nowego. Ale zanim zaczniemy, przypominamy wam o jednej rzeczy. Mam jeszcze konkurs do ostatniego dnia czerwca. Możecie wziąć udział w konkursie, gdzie do wygrania 50 złotych Space Card. Szukajcie konkursu, gdzie jest napis na emotce konkurs Space Card. Jest to filmik ze SpongeBobem. Tak, ze SpongeBobem. A myślę, że zrobimy też kolejny konkurs, jeśli będzie tylko aktualizacja na nowy sezon w Brown Starsie. To też będzie można wygrać u nas dwa karnety zadymiarskie. Dobra, ale teraz lecimy z filmikiem Brown Stars. Zobaczymy, co tam się ciekawego działo. Czyli tak, mamy Lato Potworów, drugi sezon. Nowego chromatycznego zadymiarza, który się nazywa Surge. Najbardziej unikatowy zadymiarz, jaki niby stworzyli. Jego atak to jest kombinacja Spike'a oraz Gina. Ciekawie to będzie wyglądać. Wrzuca pocisk i w momencie, na którym uderza na przykład rywala, to wtedy dzieli się na kolejne pociski. Dokładnie tak, jego super atak jest bardzo ciekawy. W momencie, gdy używa ult Surge'a, ulepsza sam z siebie. Jego atak staje się inny, a on sam robi się silniejszy. Ten super atak może być wykonywany tylko 3 razy. W momencie, kiedy giniesz, ulepszenie przepada. Więc no, trzeba zostać żywym, tak? Ciekawa postać. Jak ci się podoba? Bardzo fajnie. Fajne. Chociaż myślałem, że to będzie jakiś mega wielki krab. A tu krab jest inny. Godzilla. Tak, Godzilla. No dobra, mam jeszcze ekskluzywne skiny w karnecie. Dwa skiny od razu, tak. Zapomnieliśmy powiedzieć, że dwa skiny. Pierwszy skin to Brock Super Wojownik. I tego skina dostajemy od razu na samym początku karnetu zadymiarskiego. A drugi skin to jest Mecha Paladin Surge. Czyli taki nowy. Tak. No i tego skina do Brocka mam na samym początku Brown Passa, a tego kolejnego gdzieś tam na końcu. I to jest ważna jeszcze jedna rzecz odnośnie karnetu. Możemy teraz odbierać nagrody w dowolnym momencie, tak? Nie trzeba otwierać wszystkich skrzynek, tylko możemy sobie to otworzyć na przykład, nie wiem, mega boxa, który jest na szóstej pozycji, a ominąć jakieś poprzednie, nie wiem, goldy i tak dalej, tak? To jest super. I teraz tak, sezon drugi zaczyna się 6 lipca i będzie trwał 10 tygodni. Czyli przez całe lato tak naprawdę, lipiec, sierpień, będziemy mieć sezon drugi. A później będzie pewnie nowa aktualizacja wrześniowa po tym sezonie. I dość długo, myślałem, że skrócą to. Teraz tak, kolejna sprawa, jaką mamy, to jest dla tych osób, które mają dużo kasy, dużo monet, bo mają dwie nowe rzeczy dla siebie do kupienia. Jest to przebrania, prawdziwe srebro oraz prawdziwe złoto. Żeby dostać skina z prawdziwym złotem, trzeba wydać aż 10 tysięcy monet, a prawdziwe złoto kosztuje 25 tysięcy monet. Ale żeby wejść sobie na złoty poziom, no trzeba najpierw kupić sobie tego skina srebrnego. No i zadymiarz musi mieć minimum 9 poziom mocy. Czyli ja mogę tylko na bólu i szeli. Tak, ale nie wiem, mi się to jakoś tak nie podoba trochę. Nie podoba mi się. Te skiny mi się, te złote, srebrne, nie podobają mi się. Nie wiem czemu, nie podobają mi się. Dobra, teraz odnośnie wracając do tych potworów, które się gdzieś tam pojawiły w filmie. Będziemy mieć w lipcu Megara Hrabąszcza B oraz Króla Krabów Tika, tak? Dwa nowe skiny. Mamy Hrabąszcza i mamy Kraba. No ale do tego jeszcze dojdzie walka, nie będziemy walczyć z potworami, jeszcze będziemy streetwearową Max wybrać, tak? No i tak, mamy kolejna rzecz, nowy tryb gry. Super City Rampage, który będzie polegał na tym, że musimy pokonać potwora. Tak, musimy pokonać potwora. Oczywiście zmierzamy się z komputerem, nie z przeciwnikiem. Mamy 3 zadymiarzy i jednego bossa. No i musimy zabić potwora przed całkowitym zniszczeniem miasta. Tak. No, czyli mamy na to 2 minuty. I teraz szybciej, teraz mocniejszy. Tak. Kolejna zmiana jaka jest, to mamy na obiekcie, na mapie, pojawił się liniowy mur. Widzisz? Tak. Liniowy mur. Takie linie. Tak, liniowy mur, który można zniszczyć. Można przez niego strzelać, ale nie da się przez niego przejść. Trochę jak woda, tak działa. Kolejna rzecz, hot zone, czyli gorąca strefa, zostaje już na zawsze. Będzie wchodzić w rotację z innymi mapami.
nowymi misjami, więc no fajnie, jest super, że jest nadal z nami. Mhm. Kolejna sprawa, mamy nowe odznaki, będą też one dostępne w trakcie bitwy i to jest super. No tak. Będzie w czasie bitwy można powiedzieć, jesteśmy źli i tak dalej. Dodatkowo. Tak, dobra, kolejna już sprawa, lecimy dalej. To, o czym ja już myślałem od dawna, że już to zostanie zrobione, jest to Aleja Pucharów. Jest w końcu 50 tysięcy. Będzie można zdobyć mega boxa i pewnie inne rzeczy po drodze. 50 i red model do króla. Tak, kolejna sprawa to jest kruk i biały kruk. Po aktualizacji dostają remodel, więc super. Tak jak zmieniają to. Powoli postacie. Myślę, że niedługo wszystkie zostaną zmienione, tak? No bo są fajniejsze. Czyli tak, 10 tygodni przed nami, drugi sezon i 10 gadżetów. Tak. 10 gadżetów. Będą gadżety. Tak. No okej. Okay. Jak wam się podobała nowa aktualizacja, która będzie startowała prawdopodobnie 6 lipca, bo drugi sezon zaczyna się od 6 lipca, to będziemy grali. Piszcie w komentarzach, co wam najbardziej się podobało. Czy jaki skin, czy nowa postać wam się podoba. Nie bardzo. I ciekawe, jak będzie można zdobyć, bo tam mówili, że ta postać jest unikatowa i będzie raczej była trudna do zdobycia i jest chromatyczna, czyli tak jak Jay. Tak, więc ona raczej nie będzie nigdzie dobyta przez puchar. No raczej ze skrzynki trzeba będzie ją tropić. Więc zobaczymy, jak nam wyjdzie. Ja mam w tym momencie wszystkie postacie. Tak. Czyli 37 na 37. Mhm. Teraz sobie te skrzynki zbieram dla nową postać. Mhm. Ale to, co chyba najbardziej mi się podobało w nowej aktualizacji, że zwiększyli to 50 tysięcy. Ale tak, ja mam tak 14 tysięcy, więc ja już... Mi się najbardziej podoba nowy tryb. Pokonać bossa. Okej. Okay. Piszcie w komentarzach, ile wy macie puszek. Mhm. Czy macie 20 tysięcy, czy macie 18 tysięcy. Tak. Na pewno, jeśli ktoś ma 18 tysięcy i zostanie dodana Aleja, to wtedy będzie mógł odebrać te nowe rzeczy, które tam będą za odpowiednie punkty. Tak. Odpowiednie puszki. No i co? Czekamy na aktualizację. Mhm. Tak jak mówiłem, będziemy mieć do rozdania 2 karnety zadymiarskie. A co trzeba będzie zrobić, żeby wygrać ten karnet zadymiarski? W filmie, który pojawi się od razu po aktualizacji, wystarczy, że zostawicie suba na naszym kanale, łapkę w górę i napiszecie właśnie to. Hashtag karnet zadymiarski. Tak. Walka z potworami, lato z potworami, tak? Ale to o tym się dowiecie już w tym nowym filmiku od razu po aktualizacji. U nas też na żywo będziemy czekać sobie na aktualizację, więc 6 lipca będzie live. Tak. Dobra, wpadajcie też na naszą stronę internetową dacom.pl. Troszkę tam rzeczy ostatnio dodaliśmy, ale będziemy już na bieżąco wrzucać przeróżne informacje na temat różnych gier, nie tylko Brawl Stars, nie tylko Fortnite, ale także gier GTA, typu jakichś nowościach, tak, zapowiedziach gier. Pojawi się też tam zakładka testy, niedługo recenzje, zobaczycie, co tam się pojawi. Jak mówiłem, od 1 lipca u nas na kanale także ja nowa rzecz, mianowicie będziemy mieć opcję wspierania. Będziecie mogli nas wspierać. Będzie parę poziomów. Mogę wam mniej więcej powiedzieć, co będzie. No na pewno za pierwszy poziom będzie można dostać jakieś ikonki, tak? Darmowe czy emotki, które będziecie mogli wykorzystać na czacie. Kolejna sprawa to jest taka, że będzie specjalna zakładka, specjalny kanał na naszym Discordzie, tylko dla wspierających. I tam będą kolejne konkursy, też tylko dla wspierających. Ale to nie znaczy, że nie będą konkursy dla innych widzów. Dla wspierających będzie dodatkowy jakiś konkurs zawsze. Może 2-3 w miesiącu, zobaczymy, jak nam to pójdzie. No i wspierający będzie jeszcze miał możliwość zobaczenia filmów, które nie ukazują się na przykład jak nagrywamy to wszystko, tak, czyli będą ucięte sceny. Pojawi się także dla tych najbardziej wspierających z największą kwotą nasza koszulka. Od 1 lipca ją zobaczycie, jak wygląda. Oraz będzie jeszcze warsztaty online związane właśnie z YouTube'em. Dowiecie się różnych rzeczy, ale to już wszystko 1 lipca. Tak. Tam będzie taki filmik specjalny.
Dobra, a teraz kończymy nasz odcinek. Widzimy się już jutro, w niedzielę. Nara.